Stoimy teraz w Kalisiu koło Wolbromia, koło linii 62 i 65. Korzystając z okazji, chciałbym pokazać cmentarz wojenny, który się tutaj niedaleko tych torów znajduje. Dojechać tutaj można od przejazdu kolejowego na Kalisiu i trzeba jechać tu wzdłuż torów. I idziemy tutaj kawałeczek w las. O, i proszę bardzo, miejsce może znane miejscowym, ale dla kogoś, kto nie zna tutaj tych terenów, no to może warto pokazać. Szlak frontu wschodniego I wojny światowej. Cmentarz wojenny Kalisz Ogonów. Postanowiłem sfilmować to miejsce i pokazać przy okazji Dnia Wszystkich Świętych z ogrodzone drewnianym płotkiem. Mamy tablicę. Cnocie żołnierskiej potomni tu spoczywają żołnierze polscy polegli za ojczyznę w latach 1914-1918. Tablica zrobiona w listopadzie 92 roku. Miejsce, jak widać, odwiedzane chyba przez dzieci szkolne, czy nie wiem, czy przez miejscowych. Jest świeży kwiatek, są znicze. Są pewnie tutaj pochowani żołnierze jacyś wielonarodowościowi. Krzyże z takimi daszkami. Cóż, to tyle. Chciałem po prostu tak przy okazji pokazać to miejsce. Staniemy chwilę przy torach. Jeżeli coś pojedzie, to postaram się jeszcze nagrać przelot jakiegoś pociągu. Niedługo powinien jechać N57 może. No i mamy wspomniany N57 relacji Katowice-Kielce.